Schwytali mnie ochroniarzy już? O kurde, szybko! Co jest? Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. A dzisiaj przed nami nowa aktualizacja w GTA Online, proszę państwa. Także tak tylko zaznaczę, że na Twitchu dzisiaj będziemy robili rzeczy z nowej aktualizacji, a później one się znajdą też na YouTubie. Także jeżeli wam się to podoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie subka, wpadnijcie właśnie na Instagrama fanpage'a na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, no i oczywiście na Twitch TV de Hogaty. Okej, okay, no to się nieźle wpisałem się na niezłą imprezę czat, nie? W tym momencie nie możemy nikogo załatwiać przy okazji, to będzie bardzo delikatna sprawa. Okej. Okay. Spoko, spoko, tak jak twój Uncle Vlad patroszył se rybki, a my se musimy przejść. Tak, tak, tak. Ty, czekajcie, bo tu ktoś jedzie. Okej. Przejechali sobie. Dobra. Tu nie przeskoczymy czasem przez to? Jest szansa, że powinniśmy przeskoczyć? Nie, nie przeskoczymy. Jo, cię grupie. Czat. Musimy chyba po prostu szybko przez te drzwi przejść, które tu są. Ale ochroniarze muszą nam się dobrze ułożyć, bo tak się składa, że jeden do nas chyba wraca w tym momencie, a jeden się zaraz tu spojrzy. Tak, ten się wraca, ten się tu patrzy. On się obkręca co jakiś czas na tej ambonce. Będziemy musieli po cichu przejść. Ciekawe, czy nie ma jakichś tajnych przejść. Na pewno będą. Na dniach na pewno coś będzie. No ja to pierwszy raz robię, nic nie wiedziałam odnośnie tego. Także wiecie, to będzie tak dosyć ciężko na start zapewne. Dobra, goście już patrzy w innym kierunku. Byle kamera nas nie złapała, nie? I będzie spoko. Gdzie jest ta kamera w ogóle? Jestem chyba ślepy, nie widziałem tej kamery, szczerze powiedziawszy. Okej. Okay. Schwytali mnie ochroniarzy już? O kurde, szybko! Co jest? Zaciągnęli mnie na imprezę znowu. O kurde, tak to wygląda, dobra. I co? Ale jest tam mniej budynków. A możemy się samochodem przejechać? Dobra, czyli mamy inne trasy też jakby, które można byłoby wybrać. W sensie, no ale trasa jest taka i taka. Bliżej, dalej. Ciekawe. Nie, no ochrona jedzie. Ej, tu się trzeba naprawdę przebijać dosyć mocno, powiem wam, przez tę miejscówkę. To nie będzie takie łatwe. Już mnie schwytali ochrona. Ej, byłem schowany teoretycznie za tym. Ej, to nie jest... Naprawdę, ludzie, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, jak myśleliśmy, że to będzie. Powiem wam. Okej, okay, czy będzie można to powtarzać pewnie w nieskończoność, ale ciekawe. No rozumiem, Paweł. Dzięki, Paweł, za pomoc. To można robić w parę osób, czy to trzeba zawsze samemu robić? To jest w ogóle kolejne pytanie. Pierwszą bramę to da radę przejść na chillku. Tylko ten gość później patrzy w tamtym kierunku. To jest ciekawa opcja. Tych kamer nie widzę, jestem ślepy. Gdzie są te kamery tak naprawdę? Dobra, tutaj przez dżunglę teoretycznie możemy sobie iść. Ja będę przebiegał, wiecie, dżunglą prawdopodobnie, że jak najmniejszą szansę mieli na zobaczenie mnie.
Mogę sobie wodą przepłynąć po prostu, jak człowiek normalny, najnormalniej w świecie. O kurde, tu jest gość, który się patrzy. On się zaraz popatrzy w tym kierunku, czat. On się tu zaraz popatrzy, mam takie wrażenie. I mnie zauważy. Nie, dobra. Popatrzył się trochę już bardziej na lewo. Okej, super. Świetnie. Kamera jest łatwa do obejścia, na szczęście chyba. Dobra, jesteśmy tutaj. Musimy to raz zrobić i będzie już łatwiej. Pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy, pamiętajcie. Jest jakiś gość w ogóle. Nie sprzeda nas ten typek? Chyba nie. Ochroniarz by nas sprzedał, ale nie jakiś random gość. O nie. Kontrol, 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 kontrol. Mam kontrol. Tam się wszystko tłucze, ale może nas nie zauważy typ. Dobra, chłop był na szczęście głuchy i ślepym. On robi takie kółeczko, więc my palimy teraz zwroty. Ja się patrzę tylko na minimapę aktualnie, powiem wam. Idę po prostu śladami minimapy. W ogóle śmiesznie by było, jakby nagle tutaj jakieś zwierzęta dzikie wyskoczyły, typu taka puma czy coś. To wiecie, bez broni teraz, bez niczego. Byłoby trudno uniknąć takiej pumy albo czegoś w tym stylu. Okej, także zmierzamy dalej do rezydencji mini... Nie mini Madrazo, do El Rubio, tak na dobrą sprawę. El Rubio, Ricky Rubio. Hello guys, I'm Ricky Rubio. Niby taki Rubio, a niemieckie korzenie, no no, coś nie pasuje. Okej, okay, jesteśmy coraz bliżej chyba. Nie no, no, zdecydowanie jesteśmy coraz bliżej. No ja się przebijam jakoś tędy terenem zagęszczonym, który może trochę ścinać albo coś później na nagraniu przez to, że właśnie to są krzaczory same. Dobra. Biegniemy, biegniemy, na chillku, na chillku. I tak patrzymy tylko na... w tym momencie na nałożenie kamer. Jak ja mam się dostać do tego, do rezydencji, jak... Punkt kontrolny, tak? No jest punkt kontrolny. Fuck, z tego miejsca mam nadzieję, że mnie nie cofnąć. Zaczekaj, aż Paweł znajdzie punkt dostępu. Ok, Paweł szuka miejsca, gdzie można skakować sieć monitoringu podpiętą do głównej rezydencji El Rubio. Ej, to nie jest takie łatwe, ale fajne, fajne. Pierwszy raz coś innego mamy. Kolejny krok. Według zdjęć satelitarnych niedaleko ciebie znajduje się wieża komunikacyjna. Dobra. Możliwe współrzędne. Nie mówcie, że ja będę... Ja cię chrupia, ale kawał drogi. To będzie chwilę trwało, powiem wam. To nie jest takie szybkie. Jak się każdy spodziewał. No widzę tę antenkę, antienkę. Najgorzej, bo te chłopy na tych widzą dużo, tak na dobrą sprawę. Na tych ambonach całych. Swoich. Oni się w miarę prosto niby poruszają, więc to nie powinien być większy problem, ale... Co się wydarzyło? Będziemy tu widoczni, czy co? Coś się dziwnego włączyło, powiem wam. Nie no, chłop nas tu nie powinien widzieć jak coś. Niech się już zacznie patrzeć w innym kierunku. Znaczy on się teraz będzie patrzył teoretycznie w tym? No dobra. Jesteśmy dalej. Biegniemy dalej w takim razie do tej wieży. No ale trzeba tu sniki biki biegać, powiem wam. No już czekam na jakieś najszybsze trasy na tym mapie. Od spoceńców. Bachus pewnie zaraz jakąś zrobi najszybszą tą traskę. Okej, okay, zakradnie się do wieży, jestem. Węzeł, węzeł, węzeł. Możemy na to wskoczyć? Dobra, gdzie jest węzeł?
Fuck, nie można do środka wejść, jak ja się tu schowam. Poszukaj nadajnika wieży, a to wyżej pewnie będzie. Ten nadajnik może być wyżej po prostu. No, wyjść. Dobra, można wyjść jak coś. Ja wiem, tylko ja nie mogę teraz wejść na górę, bo goście tu patrzy. Ja się muszę teraz schować akurat, nie? Na to wychodzi. Muszę poczekać, aż ten gość... Dobra, znowu w drugi... Nie, znowu tu patrzy. On musi wrócić tam, gdzie... Skąd przyszedł w tym momencie. Ja wtedy będę mógł coś porobić dalej. Dobra, idzie sobie. Wchodzimy na górę. No, wchodzisz? A, nie od tej strony, no. No. Dawaj, 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 chłopie. Wspinaj się na górę. Poszukaj nadajnika wieży komunikacyjnej. Ale mamy wchodzenia na wieżę. Bez kitu. Dobra. Aby zhakować nadajnik. Dobra, super. Wow! Co mamy tu zrobić? Musisz połączyć kable z lewej do prawej. Osiągnij docelowe napięcie, czyli tę liczbę. Dobra, aby obejść system, musisz podłączyć liczby po lewej stronie do modyfikatorów po stronie prawej. Musisz połączyć je w taki sposób, aby osiągnąć wymagany wynik. No dobra. Ale trochę nie rozumiem. Nie rozumiem tego połączenia. Łatwiejsze jest w Among Usie hakowanie. Dobra, to wybierz. I do czego mam to w ten sposób. Dobra, to za każdym razem to będzie dawało 5, to będzie dawało 10. Dobra, to daje 4. To daje 2, to daje 20. I to jak daje tyle samo, to będzie git. No to dobra, to mamy to z tym. To z tym. I to nam da 4 tutaj, o. Super. Mamy 59. Dobra, spoko, spoko jest. Okej. Dobra ludzie, już do was wróciłem, jedzonko mi już przyszło. Użyj aplikacji turysta, aby uzyskać dostęp do kamery ochrony. Okej, gdzie jest aplikacja turysta? Turysta tutaj jest. Co? O nie, Gustavo. Zabili Gustavo. Panterą. Okej. Możemy przejść do rzeczy, spójrz na obraz na różnych kamerach. Dobra. Zmiana kamery. Dobra, to jest kamera od kota. Wejścia do rezydencji, dodatkowe cele. Za pomocą kamer ochrony możesz zebrać dodatkowe informacje, które pomogą w przygotowaniu i przeprowadzeniu napadu. A, czyli to jest jak w Diamond po prostu teraz. O, jaki fajny samochodzik mały. Ej, on będzie dostępny w grze. Fajnie. Dobra. No tu chyba nic nie możemy znaleźć na tym dziedzińcu. W sensie tym nic nie możemy zrobić. Tutaj mamy kolejną rzecz, piwnica. Zbrojone ściany wyglądają obiecująco, zobacz przez kamerę. Kamery ochrony, znaleźć dokumenty od razu. Dobra. Wojskowy self z cylindrem. Uuu. Fajne. Dokładnie. Namierz główny cel. Wiem już, gdzie są dokumenty, ale wciąż nie wiem, jak dostać się do piwnicy. Windą. Dobra. Oglądaj obraz z kamery ochrony, znajdź pomieszczenie, z którego lubię dostaje się do piwnicy.
No jest złoto. Fajne. Podoba mnie się już to, pieniążki. Oznacz. Dobra, punkty. Trzeba wszystko znaleźć, dobrze by było wszystko znaleźć, szczerze powiedziawszy, fajnie by było. Wejście do winnicy wygląda na biuro pana Rubia, jest tam winda, okej. Więc pewnie można zjechać na dół do skarbca. Okej. Nie no, jeszcze poszukam ważnych miejsc, że tak powiem. Może coś się jeszcze przyda. Akuratnie. I tak pewnie trzeba będzie to powtórzyć, żeby znaleźć jakieś coś, czego nie znaleźliśmy. Wiecie? Tu jest jakiś obraz, tu jest jakaś skrytka albo coś też. Szkoda, że nie możemy dokładnie namierzyć tego, co chcemy. Ja nie wiem, czy... To samo musi nam oznaczyć po prostu, tak? Prawdopodobnie tak. Zachodni schowek. Okej, okay, namierzę dodatkowy cel. Pieniążki. Dobra. A już bym sobie zjadł tę pizzkę, która mi przyszła właśnie, czat. Jezus Maria. Dobra, jest babeczka, jest gość. Na tym, okej. Okay. Jak on się na tym Cayo Perico w ogóle znalazł, to mnie ciekawi. Też. Dobra, jest kolejny obraz, jest złoto, kolejne, spoczko. Teraz dalej. Północny schowek, są pieniążki. I tylko pieniążki tu. Dobra. Dalej, południowy schowek, kamera 1. Jest złoto tylko. Fajnie, jest dużo tych miejsc. Okej, okay, może być ciekawy napad. Kamera 2, południowy schowek. Tu teoretycznie coś powinno być, ale teraz nie ma widocznie. To po co jest ta kamera niby? W takim razie o kamerach. Dobra. Dalej. Północna brama. Mamy, lokalizujesz wejście do rezydencji, północną bramę. Tak, jeśli znasz kod, możesz wejść. Dobra, okej, okay. Tu można byłoby wbijać po tych hakach teoretycznie na górę też, na to wygląda. Opuść obszar skarb, kolejnych ważnych miejsc. Tutaj można wejść raczej, północny mur. Nie ma kolców, a! Mhm. Nie ma kolców, to da się wejść prawdopodobnie. Dobła, dobła. To jest wszystko. Co dalej? Czy coś tu jeszcze znajdziemy? Główna brama, nic nam nie zaznacza teoretycznie, a to powinno nam samo oznaczyć. Prawdopodobnie. Próbuję coś przybliżać, wiecie, żeby coś jeszcze znalazło, ale chyba nic to więcej nie daje. Tu mamy wejście kolejne. Oznaczone, super. Południowy mur, też jest miejscówka, którą można się wspiąć w razie W. Okej, okay, klatka ze zwierzętami. To już chyba tyle, tak? Tutaj już byliśmy. I tu już byliśmy u pantery, która się zbliża do Gustawa, którego zjadła w sumie po części. Zabiła go najpierw, okej. Okay. Dobra, wychodzimy z tego. I co teraz? Możemy palić wroty chyba już. O, gość tu się patrzy. Niech ten gość już pali wroty. Północny dog. Okej. No możemy zobaczyć. Jedzenie wystygnie mi najwyżej. No co ja poradzę. Idziemy na północny dog, ludzie. O Jezusku, kawał drogi tam jest. No, ten rekonesans trochę zajmie, powiem wam. Odcinek się pojawi trochę później jednak niż myślałem. Dobra, fajna miejscówka. Idziemy na północny dog. Miejmy nadzieję, że się tu nigdzie nie zabijemy. Ani nic takiego w takim razie. Dobra. Okej, okay, szybciutko, jak najszybciej się da tak naprawdę. Spróbujemy tam przejść.
O Jezusku, będziemy musieli znowu przejść przez to miejsce chyba. Chyba żebyśmy popłynęli, ale tam też jest impreza skończona. Łatwiej by nam było tam w lewo pójść po prostu niż teraz ten cały fragment tak zrobić. No będzie trudno przejść, ten fragment jest najtrudniejszy chyba do przejścia. No i ja tu czuję, że tu już będzie parę odcinków z tego. Tylko i wyłącznie z tego, no. Dobra. Wyślij mi jego zdjęcie. Okej, wyślij do Pawła. Cyk. Paweł. Północny dok. Ale... z wiele, ale trudno go nazwać małym. No dobra, no rozumiem. Mhm. Co teraz? No widzę. W sensie tamtą, dalszą. Wszystkie znalezione skrytki. Dobra, znajdź dodatkowe cele w pobliskich magazynach. Jezusku, Maryjko, no. Trochę tego mamy, powiem wam, do zrobienia w takim razie. Trochę te misje nam zajmą. Robimy zdjęcia i wysyłamy. Miejmy nadzieję, że tu nam nie wejdą ochroniarze. Wyślij do Pawła. Namierzasz dodatkowy cel marihuanę. Okej, okay. Marikukanen. Mhm. Jasne. Tędy nie mogę wejść. Ej, ale nie mogę więcej tych zdjęć robić. Znajdź w dokach nożyce do metalu. Hej panowie, widzieliście nożyce do metalu może? Widzieliście gdzieś nożyce do metalu, panowie? W dokach gdzieś? Tu? Tu są, tu coś jest. Zrób zdjęcie, okej. Nie możemy ich wziąć ani nic, tylko po prostu zrobić im zdjęcie. Super. Nożyce do metalu, świetnie. Mhm. One tu zawsze będą leżeć po prostu, rozumiem. Mhm. Ja rozumiem. To ja już to zrobię na live'ie, inne punkty. Teraz chcę wrócić. Tak, będę chciał drugi zwiad jeszcze przeprowadzić na tej wyspie, tak myślę. Udało ci się przeprowadzić minimalny zwiad wymagany do kontynuacji napadu na Caio Perico. Nie znasz wielu miejsc, infrastruktury powiedzmy. A dalszy zwiad możesz wykonać później. Dokładnie, dokładnie, później wykonamy. Kontynuuj zwiad wyspy, wróć do Los Santos. Wróć do Los Santos. Dokładnie, zabierz znajomych. Też o tym myślałem. Także żeby teraz wrócić, to musimy pójść, jak rozumiem, w tamto miejsce. Porozmawiaj z pilotem, kiedy postanowisz wrócić do Los Santos. No właśnie, ja już bym chciał wrócić do Los Santos. I tak teraz zrobimy, w ten sposób zakończymy sobie ten odcinek na minimalnym zwiadzie, a maksymalny zwiad spróbujemy zrobić wtedy poprzez live'a właśnie, może z jakimiś waszymi podpowiedziami albo coś, no zobaczymy jak to wyjdzie. Także my tutaj minimum zrobiliśmy i chcemy palić wroty. Mhm. Mniejszy dok na północy, ok. Gdzie urządzę imprezy? Jakie tu informacje bym znalazł w tym miejscu na przykład? Czemu tu są pachołki? Mogę temu zrobić zdjęcie? Usuń.
Dobra, ja już wracam. Wracamy na spokojnie, jak mówiłem, zwiad się jeszcze zrobi. Zwiad nam nie ucieknie. Dostaliśmy informację, że możemy jeszcze ten do zwiadu powrócić. Więc tak właśnie zrobimy. A teraz spalmy wrotki sobie. Wróćmy do Los Santos i zjedzmy pizzkę. Wieży kontroli lotu, wyślij mi zdjęcie. O, jednak nie koniec jak coś. Wieża kontroli lotów jeszcze i trzeba zdjęcie jej zrobić. Ok. No teoretycznie można byłoby chyba do niej podjechać. Nie, no jest na tyle blisko, że to na chillku powinniśmy zrobić. Tam sobie pan ochroniarz chodzi. Ciekawe, czy też będą jakieś wybory na cicho, na głośno, na sprytnie. Przecież na sprytnie chyba tutaj nie bardzo. Dobra. Wyślij zdjęcie do Pawła. Spoko, nie ma problemu. Jasne. O. Jasne, jasne, nie ma problemu. To w takim razie lecimy sobie stąd. Siema, panie kapitan. Pilot. Witam, wracamy do Los Santos. Enrique! Enrique! Leaving, are we? Yeah, no problem. I told you I was being a good boy. Practically sober. Straight, balanced. The ups and downs in perfect alignment. Yeah, it's a proper ranger back there. But we are Oshki. Not even going back for one more tune. Nah, not even a little one. Let's go then. No more boogies, no afters. No watching the sun come up over the ocean in the one place on the planet we can guarantee the marching powder won't run out. Ah, fuck it. You know what? I'm staying, kid. No, tak myślałem, English Dave. Nie spodziewałem się niczego innego, szczerze powiedziawszy. Wiedziałem, że chłop z nami nie poleci. W sensie, że wróci sobie. No, to było proste do przewidzenia, powiem tak. To było bardzo proste, proszę państwa. No i co, wracamy do Los Santos. Jak to teraz będzie wyglądać? A, ukończono zwiad Cayo Perico, minus 7800, ale to za rachunki chyba. A, z bunkra, no dokładnie. I co, będzie jeszcze jakiś telefonik może? A, ubrania nowe, spoko, spoko, ale jakiś telefonik od pana English Dave'a? Cokolwiek, tak, jest od Pawła. Promising. For now, the essential information is ours. I will inform Mini Madrazo. Come back to the sub when you are ready to start the next phase of preparations. And don't forget, you have open ticket back to the island. Perhaps there is more to find. Or perhaps you wish to listen to kind of music, huh? I do not blame you. We have time. Dobra. Okej, okay, nowy tryb adwersarza dostępny. Zaakceptuj zaproszenie Martina, aby wypróbować nowy tryb rozgrywki. A, to bunkier wskrzeszenie, dobra, to mnie też mało co interesuje. Także myślę, że to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Ale jeszcze tu od Miguela Madrazo mamy informację, że, no więc Paweł powiedział mi, że wiesz, gdzie znajdują się dokumenty. Dobrze, bardzo dobrze, mamy trochę spraw do załatwienia tutaj w klubie. Więc ty i Paweł, róbcie swoje, ok. W pełni tajna operacja, bez hamulców. Paweł będzie mnie informował, ale nie zapomnij, że to ty prowadzisz całą akcję, będę w kontakcie. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, hejka!